Witam Armię WK, witam hejterów, witam wszystkich. Nagrywam ten film bez koszulki, żeby przyciągnąć większą uwagę i generalnie stoję na wadze, żeby dobrze się mieścić w kadrze, bo mam bardzo mały pokój. Ile razy widzieliśmy, słyszeliśmy o jakichś maściach, które pomagają miejscowo spalić tłuszcz, albo o jakimś treningu, który pomaga miejscowo spalać tłuszcz. Oczywiście jedno i drugie, na dzisiaj już wiemy, że to są mity. Tak, to nie jest tak, że posmarujemy się kremem na brzuchu i nagle tłuszcz zacznie nam tu parować, albo że zrobimy 1000 brzuszków i spalimy tłuszcz z brzucha. Ale wyszło nowe badanie, które nie jest mitem, jest bardzo dobrze poparte dobrymi dowodami i jest o nim głośno generalnie w świecie naukowym fitnessu. Naprawdę rzetelne wyniki dało i pokazuje, że można miejscowo spalać tłuszcz. Już Wam mówię, jak to zrobić. Ok, badanie jest naprawdę bardzo świeże, dopiero co zostało opublikowane, więc macie informacje, można powiedzieć, z pierwszej ręki. Mieliśmy dwie grupy badanych. Pierwsza grupa trenowała górę ciała tylko i wyłącznie. Subsekwentnie wykonywali cardio i było to cardio wykonywane na rowerku przez pół godziny. Druga grupa wykonywała trening dołu ciała. Subsekwentnie wykonywali cardio na ergometrze, również pół godziny, kaloryczność się zgadzała, objętość treningowa również się zgadzała. Dodatkowo obie grupy wykonywały trening obwodowy 3 razy w tygodniu na 60% ciężaru maksymalnego, 3 serie po 10, wiadomo, czyli takie full body. Dodatkowo jeszcze były sesje, gdzie trening góry był połączony z cardio i druga grupa trening dołu połączony z cardio. I teraz wyobraźcie sobie, że grupa, która trenowała górę ciała, następnie wykonywała cardio, od razu po tym spaliła statystycznie znacznie więcej tłuszczu z góry ciała. Grupa, która robiła dół, spaliła znacznie więcej z dołu ciała. Bardzo ważne odkrycie naukowe. To pokazuje, że były mity oczywiście o tym regionalnym czy tam miejscowym spalaniu tłuszczu, ale to tylko i wyłącznie mity, to były takie soundbite'y o termogenezie, wiadomo. Oczywiście zakładanie chociażby pasa może w jakimś malutkim bardzo procencie pomóc neoprenowego, ale to nie jest to samo. Tutaj mamy rzetelne dowody, udowodnione statystycznie badaniami, że jest to możliwe, dokładnie zachowując taki protokół. I pomiary były zarówno przez DEXA scan, czyli najdokładniejszy taki pomiar, jaki istnieje, chociaż nie jest idealny, ale nie tylko DEXA scan. Były też pomiary kaliperem, czyli przez takie łapanie skóry i mierzenie po prostu tej podskórnej tkanki tłuszczowej. Czyli nie na samej zasadzie, że mięśnie przyrosły i tego tłuszczu jest procentowo mniej, bo to by pokazała DEXA, ale też dzięki temu, że był kaliper i on pokazywał samą tą podskórną tkankę tłuszczową, to tam dokładnie wyszło, że ci, co trenowali górę ciała, spalili więcej z góry ciała, ci, co trenowali dół ciała, następnie wykonywali oczywiście cardio, spalili dużo więcej z dołu ciała. Cóż możemy z tego wynieść? Ja na pewno będę próbował na moje ostatnie tygodnie redukcji, bo zostało mi dokładnie 6 tygodni redukcji. Potrzebuję spalić jeszcze na pewno na łydkach, potrzebuję spalić na czworogłowych i na plecach. Tam najwięcej siedzi mi fatu. Więc przed każdym cardio, które wykonuję, a wykonuję akurat pół godziny, czyli tak jak tu w tym badaniu, do którego link w opisie filmu zresztą, zapraszam, będę wykonywał właśnie jakieś ćwiczenie na czworogłowe, prawdopodobnie na suwnicy, dodatkowo zrobię łydki i zrobię jeszcze dodatkowe ćwiczenie na najszersze grzbietu, czyli będę chyba robił ściąganie drążka wyciągu górnego do klatki piersiowej, tak żeby pobudzić wszystkie te trzy rejony i następnie te półgodzinne cardio. Będę testował, czy zadziała to też na mnie. Oczywiście to jest jedno badanie, bardzo fajne wyniki, ale to jest zawsze tylko i wyłącznie jedno badanie, więc potrzebujemy dużo więcej badań tego typu z podobnym protokołem na różnych grupach ludzi. To było na kobietach. Fajnie było zrobić to na kulturystach albo ogólnie na jakichś wytrenowanych ludziach. W każdym razie, no bardzo obiecujące wyniki.
Ja jestem bardzo zajarany tym, od razu biorę się do testowania. Najwyżej nie zadziała, tak? Nic nie tracę na pewno. Dodatkowa objętość wpadnie i będę miał większą motywację na cardio. Ale mocno wierzę w to, że to badanie jest bardzo wartościowe i naprawdę jest o tym głośno w świecie naukowym fitness i największe głowy, jeśli chodzi o ten świat. Tu akurat wziąłem to badanie od Menno Hanselmansa. W każdym razie największe głowy jak Alex Wiada i wszyscy ci, których na pewno znacie, jeśli śledzicie ten świat, również są mocno zainteresowani tymi wynikami, także no, na pewno polecam się zainteresować i może sprawdzajcie również ze mną. Jeśli się podobało, jeśli chcecie więcej tego typu filmów, gdzie przekazuję badania, dawajcie łapy w górę. Tyle ode mnie na dzisiaj. Lecę robić trening, a potem oczywiście cardio. Na razie.